Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu i zaprosić na ten czwartek. Dokładnie w ten czwartek o godzinie 20:20 czasu polskiego startuje nasza 186. transmisja. Pamiętaj, jeżeli masz dostęp do tej transmisji, tak zwany dostęp premium, to jednocześnie możesz korzystać z całego archiwum, całej biblioteki wszechświata, klucze do szczęścia i mądrości wyższej. A w ten czwartek opowiem Ci o tym, jaka jest zdecydowana różnica pomiędzy ludźmi sukcesu, czyli tymi, którzy wyznaczyli sobie konkretne cele, a następnie je zrealizowali, a pomiędzy ludźmi braku sukcesu, którzy sobie może co roku wyznaczają cele, ale jeszcze żadnego nie udało im się zrealizować, albo z ogromną ciężkością i trudnością, czyli całe życie dźwigają ten ciężki krzyż. Jaka jest różnica pomiędzy tym, by żyć w szczęściu i spełnieniu, i jak malutki kawałeczek tylko dzieli nas od frustracji, braku radości i braku szczęścia. Dokładnie w ten czwartek na pewno nasze spotkanie będzie trwało około godziny, ale zawsze możesz do niego wrócić. Jeżeli nie będziesz na czas, to będzie później dostępne w archiwum. I całą tą wiedzę postaram się przekazać bardzo prostymi słowami, by dotrzymać obietnicy, że wszystkie klucze, które daję w Twoje dłonie, możesz zastosować od razu w Twoim życiu i bardzo szybko osiągnąć to, co sobie wyznaczysz, co jest Twoim celem i Twoim marzeniem. W ten czwartek porozmawiamy również o tym, dlaczego większość tych naszych celów i postanowień noworocznych, no niestety, pozostaje tylko w sferze marzeń. I jaka jest różnica pomiędzy tymi ludźmi, którzy uznają zasadę, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, a tymi, którzy trąbią o swoich celach i marzeniach wszystkim dookoła, automatycznie aktywując sobie kłody pod nogi. Bo wychodzę z założenia, że większość ludzi w naszym otoczeniu no zazwyczaj chce, abyśmy zostali na tym samym mniej więcej poziomie, na którym nas znają i który może sami również reprezentują. Mało kto ma takich znajomych i takich dalszych znajomych, którym zależy na tym, by szczególnie on się wybił ponad przeciętność, by stał się sławnym aktorem, sławną piosenkarką, sławnym mówcą, sławnym pisarzem, sławnym artystą czy jakimś człowiekiem o ogromnej fortunie. Dlatego porozmawiamy o tym, dlaczego czasami mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Widzimy się w ten czwartek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.